Lider kontra czerwona latarnia rozgrywek. Concordia w tym sezonie zdobyła do tej pory zaledwie 2 punkty. Od początku ton rywalizacji nadawali gospodarze, którzy często niepokoili golkipera elbląskiego zespołu. Worek z bramkami rozwiązał Paweł Osowski, który pomimo asysty obrońcy obrócił się z piłką i trafił do siatki. Ten sam zawodnik jeszcze raz znalazł sposób w pierwszej połowie na pokonanie golkipera. Na 3-0 podwyższył po jednym ze stałych fragmentów gry Sylwester Kieper i był już prawie po meczu. W taki sposób hat-tricka skompletował Osowski, który w ostatnich tygodniach imponuje formą. Przyjezdni w końcówce grali z lotnym bramkarzem, ale nie zdołali zdobyć nawet gola honorowego. Do starcia sąsiadów w tabeli Grupy Północnej doszło w stolicy. Uniwersytet Warszawski podejmował u siebie konie mechaniczne. Lepiej w meczu wszedł Beniaminek, który w 3 minucie po dobrze wykonanym rzucie wolnym przez Krzysztofa Baszczyńskiego wyszedł na prowadzenie. Wyrównał płaskim strzałem z prawej flanki Adam Grzyb. Akademicy poszli za ciosem. W 15 minucie wyprowadzili kontratak, który mocnym i celnym strzałem wykończył Duarte i było 2-1. Beniaminek ze Zgierza nie zamierzał zejść na przerwę przegrywając. Najpierw w 20 minucie wyrównał Mateusz Sadłecki. A chwilę później Amadeusz Brzosko głową trafił na 3-2. W 25 minucie Sadłecki ponownie wystąpił w roli głównej i takim uderzeniem zmusił do kapitulacji Tomasza Warszawskiego. Dopiero 10 minut później AZS po indywidualnej akcji Duarte zdołał zdobyć gola kontaktowego. Zespół Macieja Karczyńskiego wycofał bramkarza i w 37 minucie doprowadził do remisu. W taki sposób wpisał się na listę strzelców Grzyb. Goście kończyli mecz 4 w polu, ponieważ za 2 żółtą kartkę z boiska wyleciał Błaszczyk. Warszawiacy jeszcze raz zaatakowali, ale zabrakło im trochę szczęścia. Na brak emocji nie mogli narzekać fani futsalu w Białymstoku, którzy wybrali się na mecz Heliosa z Dragonem. Gospodarze od początku rozpoczęli grę z lotnym bramkarzem i przyniosło to efekt w 2 minucie, kiedy do siatki trafił Piotr Skiepko. W 4 minucie ten sam zawodnik z najbliższej odległości podwyższył na 2-0. Smoki wyprowadziły kontratak i zdobyły gola kontaktowego ze sprawą Kacpra Ickiewicza. Szybko odpowiedział na to trafienie Jakub Konon. Jednak ponownie sprawy w swoje ręce wziął Ickiewicz i było 3-2. 60 sekund później ładnym strzałem z dystansu popisał się Jacek Stefanowicz. Kolejny kontratak przyjezdnych i stratę zniwelował Dawid Łaga. W 17 minucie kolejną koronkową akcję białostoczan wykończył skutecznie Dawid Harkiewicz. W pierwszej odsłonie strzelecki festiwal zakończył Sylwester Bielicki, trafiając przedłużonego rzutu karnego. W 37 minucie do remisu doprowadził niespodziewanie Dawid Łaga. Jednak manewr z wycofanym bramkarzem znowu przyniósł efekt. Gola zdobył Skiepko. W 38 minucie hat-tricka również skompletował Ickiewicz i było 6-6. W 40 minucie prawie do rozpaczy doprowadził Smoki Adam Butkiewicz. Ale na nieco więcej niż 20 sekund przed końcem jeden punkt zapewnił gościom Marek Widzicki. Kartuzy nie wygrały w lidze meczu od początku listopada. W 10 kolejce musiały szukać punktów w Lesznie na boisku wicelidera. Grupa inwestycyjna rozpoczęła spotkanie z ogromnym animuszem i błyskawicznie wyszła na 2-bramkowe prowadzenie. W 2 minucie na strzał z dystansu zdecydował się Kamil Kruszyński, a Jarosław Ochal nie miał nic do powiedzenia. Kilkadziesiąt sekund później Jan Martin przejął piłkę na własnej połowie, ruszył prawą stroną i z zimną krwią podwyższył na 2-0. Gospodarze nadal atakowali i szukali trzeciego gola. Po tej akcji w słupek trafił Michał Bartnicki.
Jednak coś odwlecze, to nie uciecze. W 15 minucie Bartnicki znowu próbował szczęścia i było już 3-0. W 20 minucie Ochal sfaulował w polu karnym Łukasza Kitowskiego. Do piłki ustawionej na 6 metrze podszedł Jakub Hoffman i trafił wprost w golkipera, a dobitka wylądowała na słupku. W drugiej odsłonie jeszcze więcej pracy mieli obaj bramkarze. Sporo było strzałów z dystansu. W 33 minucie w niesamowitych okolicznościach futsalówkę do własnej bramki posłał Piotr Pietruszko. Doświadczony zawodnik szybko naprawił swój błąd i ustalił wynik spotkania na 4-1 dla Leszna. No ja oceniam, że daliśmy z siebie tyle, ile mogliśmy z siebie dać. Zespół z Leszna zdecydowanie był od nas lepszy. Też gdzieś tam mogliśmy może jakieś bramki jeszcze strzelić, ale myślę, że gdybyśmy strzelili, to oni też by trochę przyspieszyli, bo w drugiej połowie chyba trochę zachowawczo pograli. Chyba sprawiedliwym wynikiem by było, nie wiem, 10-5, 12-6, bo sytuacje, które tak naprawdę Kartuzy stwarzały, to z tego, że myśmy gdzieś tam 2-1, 3-1, 2-0 nie strzelali i za chwilę szła rekontra w drugą stronę i z tego się brały sytuacje. 10. kolejkę spotkań rozpoczęło piątkowe starcie Berlandu z UMCS-em. Kibice w Komprachcicach zobaczyli ciekawy mecz. Początkowo obydwa zespoły grzeszyły skutecznością. Dopiero w 16. minucie Patryk Riemann uderzył na bramkę, piłkę wypluł przed siebie Krzysztof Ziętek, a Michał Bienia spakował ją do siatki. Nie minęło 60 sekund, a Bienias odbierał gratulacje od kolegów z drużyny za zdobycie drugiego gola w tym spotkaniu. W 18 minucie goście popełnili 6 faul, futsalówkę ustawił na 10 metrze Paweł Boczarski i trafił w obramowanie bramki. Pierwsza połowa zakończyła się więc dwubramkowym prowadzeniem miejscowych. Krótko po zmianie stron Rafał Gawin dograł piłkę z rzutu rożnego do Remigiusza Lachowicza, który świetnie zamknął akcję i było 3-0. W 26 minucie kolejnego gola dołożył Krzysztof Meryk. Chwilę później na 5-0 podwyższył Gawin. W 35 minucie kapitalne trafienie zaliczył Bienias. Goście do samego końca walczyli o przynajmniej gola honorowego. Na otarcie łez pozostały im trafienia Mateusza Szafrańskiego oraz Łukasza Mietlickiego. Nikt nie chce spędzić okresu świąteczno-noworocznego w strefie spadkowej. W Pyskowicach doszło do potyczki dwóch drużyn, które walczą w tym sezonie o utrzymanie. W pierwszej odsłonie więcej zgry miało Remedium, które często dochodziło do sytuacji strzeleckich. W 16 minucie z lewej flanki uderzył na bramkę Wojciech Wołągiewicz i było 1-0. W 20 minucie na 2-0 podwyższył z przedłużonego rzutu karnego Patryk Mitkowski. GKS Ekom krótko po zmianie stron za sprawą Macieja Ponikowskiego zdobył gola kontaktowego. Goście zdecydowali się wycofać bramkarza i po tym uderzeniu Wołągiewicza stracili trzeciego gola. Szybko jednak odpowiedział Ponikowski. A jeden cenny punkt zapewnił Nowinom w 40 minucie Andrzej Musiał. Mamuty nie zdołały już odpowiedzieć na to trafienie. Troszeczkę szczęścia po stronie przeciwnika przy naszej przewadze. Wykorzystali rzut wolny, który się poodbijał i wleciał do bramki. Remisujemy mecz 3-3 w ostatnich sekundach. Drużyna Remedium oddaje na naszą bramkę 4 strzały. Tracimy 3 bramki. Musimy popracować nad tym zdecydowanie.
To był hit 10. kolejki. Liderująca grupie południowej Gwiazda podejmowała u siebie wicelidera Górnika Polkowice. Pierwszą groźną akcję stworzyli gospodarze. W czwartej minucie Kamil Kmiecik trafił w słupek. Chwilę później doskonałe podanie z głębi pole otrzymał Kamil Nowakowski, ale posłał piłkę obok bramki. W 12 minucie huknął z dystansu Dawid Barteczka, kapitalną paradą popisał się Wojciech Wójtowicz. W pierwszej odsłonie kibice zobaczyli tylko jednego gola. W 17 minucie do futsalówki zagranej na wolne pole dopadł Kamil Kaczmar i technicznym strzałem otworzył wynik. Na początku drugiej odsłony przyjezdni wyprowadzili kolejny skuteczny cios. Andrzej Koryciński wykorzystał błąd chalemskiej defensywy i precyzyjnym uderzeniem pokonał Barteczkę. Miejscowi zaatakowali i marnowali 100% okazje. Przełom nastąpił dopiero w 33 minucie, kiedy Kamil Kmiecik z bliska wpisał się na listę strzelców. Górnicy na odpowiedź potrzebowali niespełna 60 sekund. Dawid Biały uderzył płasko, mocno i było 1-3. W końcówce Rudzianie wycofali bramkarza i w 40 minucie Kmiecik zdobył bramkę kontaktową. Jednak kropkę nad i w ostatnich sekundach postawił Biały. Słabo wyglądała dzisiaj nasza gra. Kreowaliśmy sytuację, nie chciało nic wpadać. Szczęście też nam dzisiaj nie sprzyjało. Mieliśmy wiele takich problemów prostych, które zaważyły na tym wyniku. W pierwszej połowie mieliśmy wyjść wysoko, mieliśmy przeciwnika przycisnąć na ich własnej połowie i to się na początku udawało. Druga połowa zdecydowanie tak, druga to już było typowy defense. 11 goli padło w meczu GKS-u Tychy z Hejro Rzeszów. Strzelecką kanonadę rozpoczął w 11 minucie łapiący coraz wyższą formę Sebastian Brodzki. Snajper pewnie trafił do siatki rzutu karnego. Równo po kontrataku i moim fliperze w polu karnym Tomasz Bernat. Chwilę później na 2-1 strzelił Paweł Lisiński. W 60 sekund później na tablicy wyników znowu był remis. Piotr Kodello strzeli futsalówkę pod bramkę, a tam dopełni formalności Paweł Hady. Końcówka pierwszej części spotkania należała jednak do Tyszan. Po koronkowej akcji na 3-2 trafił Grzegorz Migdał. A w 17 minucie czwartego gola dla miejscowych zdobył Lisiński. W 24 minucie płasko przymierzył z dystansu Dawid Kochanowski, było 5-2. W 29 minucie poderwał podkarpackie dziki do walki Kodello. Jednak kolejne trafienie Kochanowskiego podcięło rzeszowianom skrzydła. Hejro nie zamierzało jednak wywieszać białej flagi. W ciągu 60 sekund na listę strzelców pisali się Hady oraz Łukasz Krawczyk. Jednak na wyrównanie zabrakło już czasu. Fajnie, że powalczyliśmy do końca, no ale punktów za to nie ma niestety i to jest ból, ale mamy jeszcze jeden mecz w tej rundzie i musimy koniecznie go wygrać. Jednym pozytywem jest to, że drużyna potrafiła ten mecz wygrać, bo niekiedy zdarzają się słabsze mecze i te słabsze mecze trzeba wygrywać. W grupie północnej nadal na pierwszym miejscu jest Konstra Glubowa, który tym razem odesłał do domu z kwitkiem Concordię Elbląg. Po komplet punktów sięgnęła również grupa inwestycyjna Malepszy. Lesznianie pokonali u siebie FC Kartuzy. Trwa dobra pasa teamu Lembor, który zadomowił się na trzeciej pozycji w tabeli. Na południu doszło do zmiany lidera. W hicie 10. kolejki Gwiazda Ruda Śląska przegrała u siebie z Górnikiem Polkowice, który dzięki wygranej wskoczył na pierwsze miejsce. Na drugą pozycję awansował GKS Tychy. Podopieczni Adama Lichoty wygrali u siebie z Hejro Rzeszów.